Browar Kubana. Dzień dobry, siema wszystkim. Dzisiaj będzie kwestia techniczna do rozwiązania z multimierzem. I co my tu mamy? Mamy tego multimierze, menzurki, deseczki kawałek, drucik, cążki, nożyk, piwko, co by na sucho nie robić, a najlepsze piwko oczywiście jest swoje uważone najlepsze. Vulcano IPA z zeszłego roku z warki numer 2, jeszcze na ekstraktach, także takie coś popełniłem. Z browaru Kubana, czyli mojego. I co my tu mamy w składzie? Wody, słody jęczmienne, glukozę też dodałem, 500 gram, chmiele citra, amarillo, chinook, equinox. Na drożdżach Safale US 5, Belgie 16 wyszło, Alku 7, także zacna IPA, wulkaniczna. Także otwieramy, co by na sucho nie działać. Bo na sucho to daleko się nie zajedzie. Się odpieni. Na aromacie cytrusy, kurczę, jak te chmiele dalej pięknie pachną. Super. Polecam każdemu robienie piwka domowego. Jest jak najbardziej na popsie. Oprócz, a co w ogóle tematem dzisiejszej będzie audycji? Będzie tuning multimierza w dwóch etapach. O co chodzi? Chodzi o to, że większość multimierzy, jakie się kupuje internetowo, czy też stacjonarnie w sklepach ogrodniczych, czy tam może w supermarkecie jakimś, to większość tych multimierzy kupuje się w zestawie takim, że jest tak zwany spławik, czyli pływak, ten wypornościowy ze skalą i menzurka. Menzurka, ciach i to wszystko. Natomiast jeśli chodzi o pomiar, metody pomiarowe, to jeśli chodzi o mnie, jest to dość uciążliwe mierzyć stężenie zawartości cukru w brzeczce, tudzież później w piwie, w młodym piwie, zdrówko. Ponieważ trzymamy w ręce. Jeśli trzymamy w ręce, tą menzurkę, no to zawsze ją jakoś wychylamy w którąś stronę. Ale może dam przykład. Troszeczkę wody. Wlewamy. No i tak dla przykładu. No i teraz wiadomo, woda ma stężenie zawartości nikłe, czyli tutaj od razu wychodzi zero. No, a na spławiku, na tym to już pomiar jest, pokazuje, że jest stężenie zero. No i o co chodzi? I teraz jest taki motyw, że trzymając, odchylając od którąś stronę, tego spławika nie mamy centralnie równo ustawionego i ciężko jest odczytać na skali, jaki jest wynik, jaka jest zawartość. I co możemy zrobić w tym względzie? Możemy zrobić tak, że sobie zrobimy podstawkę, może kawałek drewienka, gdzieś żeby centymetr był grubości miało. Bierzemy ten kawałek drewienka i nawiercamy w nim wiertarką, wiertłem odpowiedniej grubości otwór taki, żeby był na rozmiar tutaj średnicy tej menzurki.
I co później? Wkładamy menzurkę w podstawkę i proszę bardzo, mamy już idealnie pionowo naszą menzurkę. I teraz wynik możemy... Przede wszystkim mamy dwie wolne ręce, które możemy teraz użyć do odczytu. To jest pierwszy etap, pierwsza jedna sprawa, a druga sprawa to jest, żeby ten spławik jeszcze nam się równo trzymał w menzurce, żeby był wypośrodkowany. Jak to osiągnąć, żeby był wypośrodkowany teraz, się pytacie. Otóż możemy skonstruować z tego oto właśnie drucika taki pinc. Próbujemy jeszcze powody, żeby było łatwiej. Skonstruujemy taki pinc, który będzie nam centrował, wypośrodkowywał ten spławik. Bo jak widzicie, ten spławik się zachowuje tak, że on sobie lata, tak buje się albo to po ściance, a to sekundę to mu się uda być na środku. Generalnie chodzi o to, żeby odczyt był w miarę prawidłowy, czytelny oraz szybki, żeby ten spławik był na środku, żebyśmy wiedzieli od razu, aha, tutaj jest tyle liter. Jak to osiągnąć? Robimy sobie małą dolewkę, bo się piwerko powolutku wyparowuje z browaru własnego. Zdrówko wasze. Bo mojego szkoda. I musimy skonstruować taki oto przyrząd. Taki Dings, który pozwoli nam elegancko wycentrować się, wypośrodkować nasz spławik. Na czym to polega? Proszę bardzo. Myk. Spławik. Trochę trzeba nagiąć tak, żeby było po środeczku. I już mamy nasz spławik idealnie. Cały czas pływa na środku. A my możemy się zająć tylko odczytem. Wskazuje 0, no bo jest woda, czyli stężenie cukru, nie ma zawartości cukru. Jest 0. Elegancko, wszystko gra pasuje. Teraz jak wykonać drucik? O, proszę bardzo, żeby nie był gołosłowny, wszystko działa tak jak należy. Można nim zakręcić. Wszystko jest, wszystko jest ok. Jak wykonać takiż gadżet? Bardzo prosto. Bierzemy drucik miedziany, nie za miękki, nie za twardy, taki, żeby był plastyczny, żebyśmy go mogli uformować. Rozwijamy sobie. Rozwijamy. To na razie sobie odstawimy na bok. I bierzemy sobie jakieś tam, bierzemy później cążki, myk, odcinamy. Musimy go oskurować oczywiście, no bo z tą osłonką jest, będzie za gruby ten drucik i nie będzie tak nam pasował to otrzymać. Bardzo. Siedzi na bok. Prostujemy sobie drucik. Wyprostowujemy. Posłużę się tutaj drugą menzurką. Tanie sobie w celach ekspozycji stoi. I co robimy? Obwijamy.
typu menzur, zawijamy. Można się obciążkami posłużyć jak najbardziej, jak drucik jest bardziej, jest sztywniejszy, żeby sobie pomóc. I musimy do tego momentu skręcać, aż będzie nam się trzymał. O, tu się nam pięknie właśnie ułamał. Nic nie szkodzi. Wyżej drugi. Ułamał się pewnie, bo go naruszyłem obciążkami. Szczegół. Nieistotny. Mamy drucika jeszcze w zapasie, także spokojnie możemy rezać. Aha, jeszcze jedna kwestia, której nie poruszyłem. Taka mała przestroga dla was. Iż natomiast, albowiem, nie róbcie tego przyrządu drucika na suchej menzurce. Dlaczego? Zawsze przed robieniem tego drucika na tym i go później profilowaniem w ten odpowiedni kształt wlejcie wody albo możecie wepchać watę na dno, tylko waty nie polecam, bo później ciężko będzie wyciągnąć ze środka watę. A wodę po wszystkim można wylać i sekund 5 po robocie. Dlaczego tak? Chodzi o to, żeby pływak się unosił. Jeśli przypadkowo będziemy manipulować tym, kształt formować, musimy tu mieć spławik, żeby tutaj jego kształt też wyprofilować. Jeśli przypadkiem nam spławik ucieknie, a tak się może zdarzyć, i nie będzie nic, będzie sucho, to uderzy o dno i może rozbić nam menzurkę, albo i też może ulec uszkodzeniu tutaj spód tego pływaka, gdzie tu jest zalakowane, obciążone. Jako dowód, że tak może się zdarzyć, może posłużyć moja menzurka pierwsza, mój pierwszy multimierz, który właśnie robiłem na sucho, nie zalałem wodą i efekt był taki, że proszę bardzo, dno rozbite, to jest ciężar, tu jest ciężar, to jest to zalokowanie, to jest ciężar i spławik tak samo ma pęknięcia tutaj na dnie, także już może być niewiarygodny, woda się może tu dostać albo tego i może już nie mieć tej wyporności. Po prostu, przepraszam, po prostu no, robiłem na sucho tutaj ten drucik, tego w pewnym momencie po trzecim kuflowym z własnej produkcji, no wypadł mi spławik z tego, upuściłem go na sucho, pyk. Proszę bardzo, co się dzieje? Rozbita menzurka i rozwalony jest też spławik tutaj, który już jest niemiarodajny i trzeba było się zaopatrzyć w kolejny. Także, aby nie było takiej historii, od razu przestrzegam was, abyście zalali do połowy wodą, żeby on się wtedy, nawet jak upuścicie, spławik się unosi, nic się nie dzieje. Albo możecie napchać watę, jeśli później macie chwilę, żeby się bawić z wyciągnięciem, także nie ma problemu. Dobrze. Wracamy teraz. Wracamy do robienia przyrządu. Jak widzicie, nie zawsze się udaje wszystko za pierwszym razem. No ale cóż zrobić? Trzeba próbować. Bierzemy tą menzurkę ćwiczebną, do celów ćwiczebnych tak zwanych, i zarabiamy ją jeszcze raz. Ja sobie tym razem wziąłem trochę sztywniejszy drucik i jest go ciężej wyprofilować. Robimy patencik.
postaram się teraz, żeby go nie wyłamać. Proszę bardzo. No i w efekcie końcowym, ten jest troszeczkę taki dość uproszczony, ale w efekcie końcowym ma nam wyjść coś takiego, które będzie ta średnica nachodziła na menzurkę, a ta mniejsza średnica będzie, musi być średnica ciutkę parę milimetrów szersza, żeby spławik mógł swobodnie przechodzić bez żadnego oporu. No i teraz sprawdźmy, co tu się... I teraz na sucho, jakby tego było, by kolejny raz uderzyło o dno i nam rozbiło męzurkę. No, to głównie mi chodziło, żeby pokazać wam istotę działania. Także życzę wam udanego tuningu podstawki. W podstawce możecie sobie wywiercić więcej otworów. Możecie, jeśli chcecie korzystać na przykład z dwóch, to możecie sobie pyk zrobić. I możecie mieć na przykład równolegle, albo jeśli ważycie i odbieracie brzeczkę przednią, wlewacie, trzeba poczekać, żeby się schodziło do temperatury 20 stopni. W drugiej na przykład już macie wysładzanie, bo jesteście na jakimś etapie wysładzania i chcecie zobaczyć, jakie jest BLG w tym czasie. Tyk, nalewacie sobie tutaj do drugiej mezurki, macie stój. W tym czasie bierzecie tą mędzurkę, która już temperatura z brzeczki spadła do 20 stopni i robicie sobie pomyć. A tutaj wam stygnie z poprzedniego. No i taka jest istota tego tuningu. Oczywiście można kupić podstawkę w sklepach internetowych, ale spotkałem się chyba, jak na razie, tylko chyba w jednym sklepie internetowym, że jest podstawka i jest mędzurka od razu plastikowa, taka, z czerwoną podstawką do multimierzania, jako właśnie przyrząd. A jeśli ktoś nie ma, a potrzebuje na teraz, na już, może sobie wziąć, tak mówię, kawałek deseczki, minimum centymetr szerokości, grubości i nawiercić otwór, zrobić sobie jedną albo dwa, trzy otwory i jest tak zwany tuning multimierza. Dzięki za uwagę, wasze zdrowie i do następnego razu. Thank you.